Ostatnio staram się mocno rozwijać kanał, więc zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, zachęcam do zostawienia suba na kanale, a ostatnich 5 subskrybentów zostanie wyświetlonych gdzieś tutaj na filmiku. Chyba, że tylu ich nie uzbieramy, to zostaną wyświetleni na kolejnym. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz komentarza z dopiskiem z hashtag spoko lub pozdrawiam, a ja wyświetlę go na odcinku. Czy na wszystkie komentarze staram się na nie odpisywać i do każdego odpisałem serduszko. Dzięki za wsparcie i zapraszam do oglądania. Siemaneczko, z tej strony Spokojny, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj oceniamy sobie serwerek, chodzimy, zapoznajemy się z nim. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Z tego, co widzę, to mamy dwa tryby serwerów, czyli Metin 2 i Enchant RPG. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Serwer nazywa się ecraft.pl. Jeszcze nie mam za bardzo pojęcia, co to jest za serwerek. I tak sobie wbiłem, jeszcze nie oglądałem za bardzo, ale już widzę, że są jakieś konstrukcje. Nie jest jakiś ogromny spawn, ale jest... no, wygląda spoko. Tamten mur już mi się nie podoba, ponieważ jest taki płaski i w ogóle. Mamy domki, są spoko i mamy tutaj... Solarix, jakiś tryb, mamy lobby, na którym jestem ja. Tutaj na prawo macie. O, jest jeszcze jakiś koleś. TheCrazy.pl, kojarzę skądś typa. Metin 2 i tutaj mamy jeszcze Enchant RPG. Wbijmy sobie na Metin 2, bo to mnie dość interesuje, oczywiście niedostępne. To nie wbijamy na Metin 2, wbijamy sobie na RPG, zobaczymy, co tutaj jest. A tak, zobaczymy, co oni tutaj dają za teksturki. Może będzie fajnie. Jest tutaj trochę osób. Aha, mam zrobić pierwszy poziom poprzez owieczki, mała ścina, okej, okay, dobra, zakładamy to, co mamy. Tekstur pak jest jakiś specjalny? O, tu mi się zmieniło trochę. Opcje się zmienił. O, teraz widzę, dobra, efekt jest. Co to jest? Wydajność, niszczalność, ostrość, dobra, czyli musimy zrobić pierwszy poziom w jakikolwiek sposób, tak? Ciekawe, ile tych owiec trzeba zabić. Aha, mamy 20%, spoko. 40%, to moment pójdzie, zobaczymy, co to jest. No, RPG jak RPG. Pewnie taki typowo standardowy jak wszystkie. Zobaczymy. Na... o Boże, ma RPG miałem wbić w ogóle. Pograć trochę, zobaczyć, jak sytuacja wygląda. O, mamy drugi poziom, spoko. Lecimy stąd. Tutaj trochę ludzi jest, widzę. Mamy coś przed północą. Dobra, wbijamy, patrzymy, co tu jest. Dobra, mamy jakieś spawna jakiegoś. Zapewne. Zobaczymy, co tu jest. No, wygląda dość spoko. Widzę pierwsze bugi. O, proszę bardzo. Oczywiście, czy tylko w tym miejscu, czy na większej ilości miejsc. Na tym idzie przejść. Tu nie idzie przejść, proszę bardzo. Mamy buga. Staruszek. Spoko, że staruszek jest zombiaczkiem. Ekspowiska tu są spoko. Fajna opcja. Lochy pająków. Lochy, to są minimalne poziomy od 5 do 12 i tak dalej, do 20, sorry. I jakieś tam inne, staruszek przeniesie cię gdzie tylko chcesz, spoko. Dobra, przejdźmy się po spawnie, zobaczmy, co tutaj dają. Mamy wojownika, u wojownika pewnie będą misje, chcesz spokojnie wbij na warpi. Dobra, chcesz spokojnie wbić na warp arena. Witaj się, bla bla. Aha, mam zabić jakieś tam rzeczy. Wojownik powie ci różne... powie ci misje. Coś niewiele nowości, tak, standardowo. Dobra, idziemy głównym spawnem, znaczy głównym zejściem. Zobaczymy, co tutaj dają. Tu są jakieś ziomki. Co wy dajecie? Domokrążca. Aha, czyli jakieś tam itemki, spoko. Pracodawca, spoko. Można kopać w ogóle, albo coś w tym stylu robić. A tu jest jakieś znowu to jest ten sam bóg, zobaczcie, no to jak ja tego nie lubię. Dobra, zejdźmy na dół i co tutaj mamy? W kopalni jest 100% czystego kwarca, aby tu wejść musisz mieć konto VIP. Aha, czyli nie mogę tutaj nawet kopać, spoko. Idziemy dalej, tutaj zobaczmy, co mamy. Tu mamy jakieś coś, to jest skrzynka Ender Chest, spoko. Aha, tu jest zwykła kopalnia graczy, okej. Okay. Zaraz spróbujemy coś wydropić. Znaczy zdobyć, bo wydropić tak średnio. Kamienia nie dostajemy, tylko dostajemy sam kwarc, no okej. Okay. A nie, dostajemy kamień, spoko. Bęk, 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 bęk. Aha, tak się kopie. Ciekawe, czy się dostało, znaczy... u tego typa tam się coś dostawało. Dobra, zobaczymy, co będzie. A może nie kopiemy tego, dobra, kwarc sam, okej. Okay. Czyli tu się kopie, tu możemy sobie sprzedać, o, tu mamy bruk, można sprzedawać i tak dalej, spoko, spoko, ciekawe czemu... A to są banknoty, dobra, spoko. Niech sobie będą, jak sobie są.
I to jest straszne. O, tutaj już można wejść, zobaczcie, co to coś tam rozchodzi. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy jeszcze jakiegoś ziomka. Przejdziemy się po samym spawnie. Jest księżyc jakiś fajny, dobra, okej. Okay. Kowal. Fajna opcja. Można ulepszyć przedmioty. O, to mi się podoba. O. Ulepsz. 50 monet. To jest fajne, podoba mi się. Może wbiję pograć na tym serwerku. Ciekawe, bo tam chyba nie, na MyRPG-u chyba nie ma za bardzo kowala. Co to jest? Rangi. Bla 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 bla. SVIP, co ty tutaj dajesz? Mhm. 100% expo, ciekawo. I mistrz, co ty dajesz? 10% dodatkowego expa i jakieś tam inne cuda, dobra. Lecimy dalej. Fajnie serwer, tylko może pociągniemy tutaj jakąś serię kiedyś. Zobaczymy, dobra. Rad Gildi. Dobra, mało istotne na razie. To z czasem, by można się tutaj przekonać, że coś się rozchodzi. Tutaj mamy wyjście ze spawna. A tu jest PvP, zobaczcie. Tu za tą linią jest PvP. To tam nie chcemy iść. Tutaj mamy typa, a to są zwykli ludzie. Ok, ktoś tutaj się strzałami bawił i tak dalej. Kupiec, zobaczmy co tym targi i są targi ludzi, graczy i tak dalej. Ostrość jakaś tam od poziomu któregoś tam, okej. 70 tysięcy, dobra, zobaczymy, zaraz pójdziemy coś pozabijać. Sezony walki, co to jest? Wkrótce, aha, wkrótce, czyli serwer się pewnie rozwija w jakimś stopniu. Żetony, co ty tutaj masz? Aha, można za żetony coś kupywać, spoko. O, to jest jakiś typ, który ma jakiś tam poziom. Norbert, nic mi nie dajesz, misje dniowe, no może dzienne, ładnie by to brzmiało. Dobra, można zabić jej zombiaki, tu w ogóle jest strzała w locie, okej. Okay. On strzela z niego tak jakby z kursu, tylko ta strzała trochę zboczyła z kursu, bokiem leci. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy jakieś NPC-ty. Handlarz czymś tam. Czym? Handlarz różności. Tutaj mamy zbroję. Tutaj mamy spodnie. Tutaj mamy jakieś buty pewnie, no raczej. Ile w ogóle za to chcesz monet? 100 banknoty, 100 targi. Aha, czyli byliśmy tutaj. Ej, jest wystaw cena, okej. Okay. Tutaj co wy tutaj macie? Trochę daleko są. Handlarz łukami. Okej, okay, łuk, spoko, fajna sprawa, wydaje mi się. Handlarz mieczami. O, to jest fajne, to jest fajne. Poziom 31, tak jak w Metinie to wygląda trochę, tylko inne ustawienie. Bardzo fajne i że tam jest kowal, też jest spoko, tam zaraz sobie pójdziemy. Tutaj nie byliśmy jeszcze w tym domku, lecimy szybko zobaczyć. RPG jak RPG, by trzeba dłużej pograć, żeby ogarnąć system. O, tutaj można sobie wejść. Żona wojownika, co ty mi tutaj dajesz? Aha, nic nie dajesz. I przelazłem przez drzwi. Dobra, można i tak, nie? Nie ma co jak zbugować drzwi. Dobra, tym idziemy jeszcze zobaczyć tutaj i pójdziemy zobaczyć na jakieś ekspowisko jakiekolwiek. Tu jest PvP, dobra, i tam jest portal do Netheru. To niech sobie będzie. I idziemy na spawna. Trochę ludzi tutaj gra. I muszę jeszcze zobaczyć, na jakim serwerze gra raperka. Bym sobie pograł na jakimś raperku, ale... raperku, o Boże. Na jakimś serwerku. Ale nie aż w takiej skali jak tutaj. Nie, no to trochę inaczej. Dobra, czyli tu się XP, okej. Okay. I są serduszka. Jakoś trochę. Ej, dobrze jesteście. Ile ja mam życia w ogóle? A, tu jest. A nie, to jest życie wroga, a moje? Tu mam coś 3, a co to jest to 3? I jest dużo mobków, widzę. Ej, sio. Panie władzo, ja tu jestem nowy. Dobra. Wiem, ja bym chciał coś wbić. Zabić. O, dostałem punkty. Mam tam 6, a to chyba są tak, to są serduszka, bo na dole jest serce. Dobra, i jest dużo mobów, to jest fajne. Ciekawe, czy z nich coś dropi. No powinno coś z nich dropić. Tylko jest ich tu dużo, a ja nie mam za bardzo...
Zatrzymam miecz, ale jest mega do dupy. O, 6 serduszek, zobaczcie, spadają serca. Jeszcze bym chciał zobaczyć, gdzie jest widoczny mój poziom. Na czacie to jest pewne. I czy gdzieś jeszcze? Jakiś hajs? Na tabie nic nie ma. Trochę bida. Ej, ja chcę jednego tylko zabić, nie chcę wszystkich naraz. Bo to się źle skończy właśnie w taki sposób na przykład. Zobaczcie, tutaj ile tego jest. Dobra, powiem wam, że serwerek może być fajny, tylko jako pierwszy człowiek z pierwszym poziomem to troszeczkę dupa, nie? O, tam któryś miał 14 hapsów tylko. Ej, ja nie chcę zginąć, halo, ja nie chcę zginąć. No, zabiłem jakiegoś. Już cały czas nie wiem, gdzie jest mój poziom. Dwa serduszka, zaraz umrę. A zobaczcie, i te zombiaki cały czas nachodzą tutaj. No, powiem wam, że może być dość spoko. Ale ja się w nie natłukłem już. I 4 serduszka, trochę lepiej. 7%. Oj, dziura. Ja bym chciał taki serwerek, tylko nie taki hard jak tamten. Tylko troszeczkę słabszy. O, mam skrzynkę, dostałem skrzynkę. I co, i gdzie ja ją mam teraz, powiedzcie mi? A nie, mam spodnie, zobaczcie, mam spodnie. A, mam spodnie. Umrałem. Może będę żył trochę. I mam jedno serduszko, wystarczy, że nie pierdyknie. I dostałem połka na tym. O nie, spadaj stąd. Jakiś mieczyk może byście mi dali, co? A jak nie, to pójdę pokopać, tam jakiś zdobędę zaraz. O, spokojnie nocenia serwer, nie? Bije zombie. Dobra, można i tak. Dobra, ja stąd idę. Spawn. Samobójstwo będzie trzeba wpisać, nie? A jak wpisać level? Drugi mam, dobra, jest git. Posiadasz 100 monet, dobra, czekajcie, idziemy zobaczyć do tego typa. I co w ogóle mi za spodnie wyzrobiły? Mam ochrona 10, a to ma ochrona... zniszczalność. To chyba będzie lepsze, co? Trochę. Dobra, weźmy do kogo ja tu chciałem iść. Któryś tutaj miał miecze, nie? Rzadkości to nie, tutaj były miecze? Tak, tu chyba były miecze. Broń. Jaki ma? Ja mam w ogóle ostrość ten. Banknot. A ja mam monety. A jak zmienić monety na banknoty? To jest 31 poziom, to jest 27. To nie wiadomo, to jest 4. No to dobra, zobaczymy jak to będzie. A jeszcze idę do kowala, zobaczcie jak sytuacja wygląda. No jedź. Kowal, ty chcesz ode mnie monety, czy co ty ode mnie chcesz? Monety. Dobra. Teraz chcesz 150 monet, dobra, okej. Tylko ciekawe czy niszczy jak nie ulepszy. Oj, mam 17 serduszek, a jak zdejmę te spodnie? Też. Dobra. Pokopię sobie tu trochę. A ogólnie zobaczymy jak serwerek będzie wyglądał, bo chyba zrobimy z tego dłuższą serię. Może, nagramy to jest 3 odcinki na krzyż. Dobra, na ten moment łapko w górę, komentarz, subskrypcja. Serwerek wydaje się dość spoko. Spokojny go szybko ocenił. Miał być tylko z oceniania, widzę, że serwer może być fajny i to jest RPG, a RPGi są fajne przez pierwsze 5 dni. Na Skyapie na przykład już tylko kawczymy, więc zobaczymy jak to będzie, już szukam powoli czegoś innego. I cóż, łapka w górę, komentarz, subskrypcja, hejo! O, może tak jeszcze. Uzbrojony, spokojny.